Hej. Witajcie ponownie. W dzisiejszym filmie przedstawię wam w jak najprostszy i jak najbardziej zrozumiały sposób koniugację bakterii. Zaczynajmy. Pierwsza ważna informacja. Koniugacja należy do procesów płciowych. Procesów płciowych nie należy jednak mylić z rozmnażaniem płciowym. Skutkiem rozmnażania jest powstanie nowych osobników. Procesy płciowe nie prowadzą do zwiększenia liczby osobników reprezentujących dany gatunek. Poza tym, bakterie nie potrafią rozmnażać się płciowo. Do procesów płciowych należą koniugacja, o której będziemy mówić w tym filmiku, transdukcja oraz transformacja. Do zajścia koniugacji potrzebne są dwie komórki bakteryjne. Które jednak różnią się od siebie posiadanym materiałem genetycznym. Pamiętamy, że materiał genetyczny u każdej bakterii występuje w postaci jednej dużej, dwuniciowej, kolistej cząsteczki DNA, zwanej genoforem lub chromosomem bakteryjnym. Zawiera on informację genetyczną o budowie wszystkich białek niezbędnych do prowadzenia przez bakterię funkcji życiowych, czyli do przeżycia. Dodatkowo komórka bakteryjna może, ale nie musi, zawierać plazmid bądź plazmidy. Plazmid to także kolista, dwuniciowa cząsteczka DNA, tyle że mniejsza od genoforu. Zawiera on informację genetyczną o cechach, które są przydatne, ale nie niezbędne do przeżycia. Najpowszechniejszym przykładem takiej cechy jest antybiotykooporność. Niewrażliwość na poszczególne antybiotyki nie jest niezbędna bakterii do funkcjonowania, jednak gdy w środowisku pojawia się antybiotyk, bardzo się przydaje. Nasze dwie bakterie nie są genetycznie identyczne. Pierwsza z nich posiada plazmid z dodatkową informacją genetyczną chętnie podzieli się nią z drugą bakterią, która takiego plazmidu nie ma, co nie oznacza, że nie ma plazmidów w ogóle, nie ma tego konkretnego. Obie komórki bakteryjne łączą się na pewien czas tak zwaną pillą, czyli mostkiem utworzonym z ich cytoplazmy. Kolisty, dwuniciowy plazmid pierwszej bakterii rozplata się i jedna z nici wędruje przez pillę do drugiej komórki bakteryjnej, gdzie ulega cyrkularyzacji, czyli przyjmuje formę kolistą. Następnie w obu komórkach bakteryjnych dochodzi do replikacji, w wyniku której do pojedynczej plazmidowej nici zostaje dobudowana druga komplementarna nić. Teraz każda komórka bakteryjna Posiada plazmit, w którym zapisana jest informacja genetyczna o dodatkowej cesze, np. oporności na pewien antybiotyk, który dla bakterii nie jest już szkodliwy. Jaki jest zatem sens koniugacji? Przekazanie fragmentu materiału genetycznego z jednej komórki bakteryjnej do drugiej, co prowadzi do rekombinacji materiału genetycznego komórki biorcy, co zwiększa szanse na przeżycie w nowych. Zmieniających się w warunkach środowiska, na przykład po dodaniu antybiotyku. Dzięki, że obejrzeliście film do końca. Mam nadzieję, że rozwiał wszelkie wątpliwości i wzbogacił Waszą wiedzę, a koniugacja bakterii nigdy nie będzie już trudna. Do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Zorganizuj naukę biologii. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz. I koniecznie zasubskrybuj kanał, aby żadna kolejna lekcja ci nie uciekła. Zajrzyj też na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz liczne mnemotechniki i wiele wiedzy biologicznej do matury. Cześć!